Aquaphor, butelka filtrująca wodę. Butelka waży 300 gram, pojemność jej to 500 ml. Wytrzymałość filtra to około 150 litrów wody. Zaleca producent wymianę co 1 lub 2 miesiące. Butelka wykonana z trytanu, czyli ze szkła organicznego, wolna od BPA, czyli produkt dosyć ekologiczny. Dzięki tej butelce możemy pić wodę z kranu bez przygotowania i innego oczyszczania. Wlewamy wodę z kranu bezpośrednio do butelki i pijemy i mamy czystą wodę. Butelka Aquaphor. Aquaphor to firma estońska, założona przez obywateli amerykańskich, jak to mówią, i nie należy do Rosji. Sprzeciwiają się agresji Rosji na Ukrainę. No, pojawiły się pogłoski, że to firma rosyjska. Podobno tak nie jest. Jako jedna z niewielu firm na świecie jest w stanie wyprodukować całą technologię. W znaczeniu sama produkuje swoje filtry, butelki i wszystko. Nie korzysta z innych komponentów. Wszystko powstaje w zakładach w Estonii. Tutaj otwieramy i wtedy pijemy. Wygląd bardzo ładny. Butelka kosztuje około 40 zł. Dwa filtry kosztują 20. Wymiana filtra nie jest skomplikowana. Filtr znajduje się tutaj. Jest wytrzymała. Szkło organiczne ma być odporne na uderzenia i tak dalej. Czyli jak spadnie nam na ziemię, nic nie powinno się stać. Jak przejedzie po niej samochód ciężarowy, to zapewne coś się stanie. Produkt bardzo dobrej jakości, porównywany z Britą Duffy. Ani lepszy, ani gorszy. Po prostu dobry. Wartość takiej butelki no 40 zł. Jeśli przeliczymy to na kupno butelek w plastikowych butelkach, no to wiadomo, opłaca się, mimo wydania 40 zł. Jest to na pewno zakup ekonomiczny. Mamy tutaj dodatkowy pasek, który ułatwia nam w razie czego trzymanie, zapięcie, żeby nie zgubić, nie wypadła nam ta butelka nie wiadomo gdzie i tak dalej. Produkt wygląda całkiem ładnie, prezentuje się dobrze. Jest po prostu ładny. Design mi się na przykład bardzo podoba. Na pewno warto polecić i korzystać z tego. W miejscach, gdzie nie mamy dostępu do czystej wody, mamy wodę ze studni, mamy wodę z czegoś, mamy wodę z kranu, nie jesteśmy jej pewni, nie chcemy pić surowej wody, możemy wlać do takiej butelki i śmiało z niej pić. No wiadomo, że wody z kałuży, czy nie wiadomo z czego, lepiej bym do tego nie nalewał, czy bezpośrednio z rzeki. No ale taka woda, która niby ma być czysta, niby nadaje się do spożycia, to i tak lepiej ją, wiadomo, przefiltrować w rurociągach. Mimo że na przykład w Warszawie woda jest bardzo dobra, to już rurociągi niekoniecznie gwarantują odpowiednią jakość, więc taka dodatkowa butelka filtrująca na pewno się przyda. Na pewno dla dzieci, dla osób starszych jest to bardzo dobry wybór. No i zakup opłacalny. 40 zł, no i co 150 litrów, czyli 300 takich buteleczek filtr należy wymieniać.